Z Ewangelii według świętego Mateusza. Któż więc może się zbawić? To pytanie zadają Jezusowi jego uczniowie, przerażeni myślą o wąskiej bramie, tak wąskiej jak ucho igielne. A ja dzisiaj zauważyłem w tym pytaniu coś bardzo niezwykłego. To pytanie w języku oryginalnym nie miało prawa tak brzmieć, jak brzmi w języku polskim, dlatego że język polski wymusza bardzo specyficzną formę gramatyczną. Któż więc może się zbawić? Otóż się zbawić nikt nie może. Się zbawić to znaczy samego siebie zbawić, samego siebie własnymi siłami, swoim wysiłkiem, swoją wolą, swoimi dobrymi uczynkami, swoimi zasługami samemu się zbawić. Nikt nie może samemu się zbawić. Nikt się nie zbawi. Mamy taką prawdę wiary, której się nauczyliśmy w katechizmie w podstawówce. I ta prawda jest bardzo prosta. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. I trzeba o tym pamiętać. Nigdy nie zbawiam siebie, nie jestem po to, żeby się zbawiać, bo nigdy się nie zbawię. Potrzebuję Zbawiciela. I to jest piękna myśl. Potrzebuję Zbawiciela. Kogoś obok mnie, nade mną. Kogoś kochającego, kto mnie zbawi, nie dlatego, że mógłbym sam siebie zbawić, ale dlatego, że daje mi tą łaskę niezasłużoną. Do zobaczenia jutro.